cześć, Boże Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Rozpoczynamy od Ukrainy. Komisja Europejska rekomenduje, by nadać państwu status unijnego kandydata. Tymczasem w Kijowie przebywał wczoraj premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Oferował współpracę wojskową. Ślady po pociskach agresora. Atak rakietowy na Mikołajów uszkodził 4 budynki mieszkalne. Każdy huk przywołuje myśl, że śmierć jest o krok. Pod ostrzałem agresora znalazł się Lisiczańsk. Rosja koncentruje swoje działania w obwodzie ługańskim. Uliczne walki toczą się o Siewierodonieck, gdzie okupanci kontrolują większość miasta. W tych okolicznościach niezapowiedzianą wcześniej wizytę w Kijowie złożył premier Wielkiej Brytanii. Oskarżał Moskwę o zbrodnie wojenne. Wobec tego doskonale rozumiem, dlaczego Ukraina nie może iść na kompromis z Putinem. Boris Johnson proponował prezydentowi Ukrainy szeroki program szkolenia wojsk. W trakcie 120 dni mogłoby zostać przeszkolonych około 10 tysięcy żołnierzy. Sygnał, jaki wysyła Wielka Brytania, odbiega od tego, co dziś forsują Francja i Niemcy. Z Putinem koniecznie trzeba rozmawiać, będę to nadal robić, podobnie jak prezydent Francji. To słowa Olafa Scholza. Emmanuel Macron mówił z kolei, że Ukraina będzie musiała prędzej czy później siąść z Rosją do negocjacji. Polska podkreśla, że naciskanie Kijowa na przedwczesny dialog z agresorem jest nieodpowiednie. Jednocześnie według dziennika Welt właśnie taką postawę przyjmują dziś Paryż i Berlin. W niemieckich mediach ukazała się też rozmowa z Angelą Merkel. Była kanclerz nie tylko nie wyklucza możliwości mediacji w relacjach z Rosją, ale też twierdzi, tu cytat, że Putin musi być traktowany poważnie. Tymczasem za agresywne uznane zostało wystąpienie rosyjskiego dyktatora, jakie miało miejsce w trakcie forum ekonomicznego w Petersburgu. Putin atakował Zachód i wyraźnie przekonywał, że Unia Europejska pożałuje nałożenia sankcji na Rosję. Sankcje są szalone i powiedziałbym lekkomyślne. Ilość i szybkość, z jaką zostały podpisane, była bezprecedensowa. Wobec Rosji reżim wizowy wprowadza Ukraina. Nie będzie mowy o swobodnym przepływie ludności między krajami. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 lipca. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że to Kreml zrobił wszystko, by zerwać wszystkie więzi, jakie łączyły oba kraje. Ukraiński przywódca liczy też na silny zwrot w stronę Europy i Unii. Już tylko krok dzieli nas od pełnej integracji z Unią Europejską. Mamy pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą statusu kandydata. Jest to historyczne osiągnięcie dla wszystkich, którzy pracują dla naszego kraju. Prezydent Zełenski oczekuje, że status kandydata dla Ukrainy poprą teraz przywódcy unijnych państw. Zadowolony z rekomendacji, jakie wydała Komisja Europejska, a które objęły też Mołdawię, jest prezydent Andrzej Duda. Rekomendacja Komisji, by już teraz przyznać Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących do Unii Europejskiej, to doskonała wiadomość i dobrze, że zbiega się w czasie z podobną deklaracją Francji i Niemiec. Państwa naszego regionu, w tym Polska, będą przekonywać ostatnich niezdecydowanych. W przyszłym tygodniu Ukraina i jej kandydatura będzie głównym tematem szczytu Rady Europejskiej. Rosja przykręca kurek z gazem kolejnym europejskim krajom. Zmniejszyła dostawy m.in. do Włoch i Słowacji. Błękitne paliwo nie popłynie już rurociągami do Francji. Kiedy Putin zakręcił kurek z gazem Polsce, rząd w Warszawie ogłosił już całkowity koniec współpracy z Gazpromem. Coraz więcej LNG dociera do Polski drogą morską, a w październiku uruchomiony zostanie gazociąg Baltic Pipe. Rosyjski agresor, choć uderza w Polskę poprzez inflację, nie był w stanie zagrozić naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Nie rezygnuje jednak z obranej strategii i powiela ją także w innych państwach europejskich. Kreml ograniczył dostawy przez gazociąg Nord Stream 1, wstrzymał gaz Francji, nie wywiązuje się z umów z Austrią i Czechami, o 50% zredukował dostawy dla głównego operatora na Słowacji. Dokładnie taki sam scenariusz został zrealizowany w przypadku Włoch. W tych okolicznościach najbardziej drżą Niemcy, którzy zaapelowali do obywateli o oszczędzanie energii. Według profesora Mieczysława Ryby, szantaż Moskwy to sygnał właśnie w stronę Berlina. Tego typu sygnały jasno mówią, jeśli realnie, nie tylko deklaratywnie, ale realnie zaczniecie Ukraińców wspomagać, to ja realnie wam zaszkodzę. No to jest bardzo wyraźny sygnał i bardzo wyraźny szantaż w kierunku Niemiec. Działania Kremla zbiegły się z wizytą w Kijowie prezydentów Francji, Rumunii, premiera Włoch i kanclerza Niemiec. Na skutek szantażu ceny gazu w Europie poszybowały mocno w górę. Jeszcze wczoraj wieczorem utrzymywały się powyżej 120 euro za megawattogodzinę.
Premier Mateusz Morawiecki wylicza trzy główne zagrożenia dla suwerenności Polski. Jednocześnie przekonuje, że Putin obawia się zacieśnienia więzi między Warszawą i Kijowem. W trakcie spotkania z czytelnikami Gazety Polskiej premier Mateusz Morawiecki mówił, że czasy, w jakich żyjemy, niosą ogromne wyzwania. Margines na błąd jest niewielki, a stawką jest suwerenność, podkreślał szef rządu i tłumaczył, że możemy ją utracić na trzy sposoby. Pierwszy to ten najbardziej brutalny. Jak Putin zmiażdży Ukrainę, to przyjdzie po następne państwa. Za rok, za dwa, za trzy, za pół roku, nie wiemy tego. Przyjdzie po nas, przyjdzie po kraje bałtyckie. Tak możemy utracić suwerenność. Dlatego spójność państw NATO, Unii Europejskiej jest dzisiaj taka kluczowa. Jest dziś zaporą przed barbarzyńskim planem Putina i Kremla, kontynuował premier. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że wobec nadchodzących wyzwań Rosja obawia się silnej współpracy w regionie, zwłaszcza na linii Warszawa-Kijów. Że rodzi się tu w Międzymorzu przyjaźń między dwoma wielkimi europejskimi narodami. Polską i Ukrainą, które mogą budować przyszłość Europy w oparciu o swoje potrzeby, swoje wyobrażenia. Drugi sposób na utratę suwerenności, przed którym ostrzegał szef rządu, to gospodarka. Mateusz Morawiecki wskazywał, że stajemy wobec potężnego kryzysu ekonomicznego. Pieniądz jest coraz droższy, co oznacza, że coraz więcej kosztuje Polskę zadłużenie i obsługa długu. Trzeci scenariusz, który szef rządu uznał za niekorzystny, to zmiana władzy. Premier ostrzegał przed polityką gospodarczą, jaką prowadziła Platforma. Wiemy doskonale, jak oni zniszczyli finanse publiczne. Pozwalali na wielką nonszalancję w finansach publicznych. A dziś mamy do zabezpieczenia cele społeczne, cele antyinflacyjne, odbudowę polskiej armii i dbałość o to, żeby zachować miejsca pracy. Mateusz Morawiecki mobilizował elektorat PiS-u. Mówił, że dziś Polska potrzebuje każdego polskiego patrioty. Polska w trakcie spotkania unijnych ministrów finansów opowiedziała się za opodatkowaniem gigantów cyfrowych i podatkiem minimalnym. Choć przepisy forsowane przez Warszawę znalazły się w nowej wersji podatku, to przyjęcie dyrektywy w tej sprawie na razie blokują Węgry. Podczas posiedzenia unijnych ministrów finansów oprócz polskiego Krajowego Planu Odbudowy omówiona została również kwestia globalnego minimalnego podatku CIT. Nie udało się przyjąć ostatecznie tej dyrektywy, natomiast my jako Polska od początku podkreślaliśmy, że dla nas bardzo istotne jest opodatkowanie również tak zwany filar pierwszy, czyli globalnych gigantów cyfrowych. Tu, jak wskazała minister Magdalena Rzeczkowska, cele Polski zostały osiągnięte. Udało się w dyrektywie uzyskać zapisy, które w sposób adekwatny, wiarygodny pozwolą doprowadzić ostatecznie do wdrożenia obu filarów, czyli opodatkowania firm globalnym podatkiem minimalnym i również cyfrowych gigantów podatkiem tym cyfrowym. Sfinalizowanie pakietu rozwiązań i to jeszcze przed zakończeniem swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej chce Francja. Dyrektywę o wprowadzeniu minimalnego podatku dla międzynarodowych korporacji na razie blokują Węgry. Oczekują kontynuacji prac nad tym rozwiązaniem. Nad Polskę nadciągają pierwsze upały i MGW wydało alerty. Wiele osób korzysta z długiego weekendu. Powodzeniem cieszą się destynacje górskie i nadmorskie. Bez względu jednak na kierunek, z pewnością każdy liczył na dobrą słoneczną pogodę i ta nie zawiedzie. Prognozy pokazują, że dziś i jutro słupki rtęci przekroczą 30 stopni. To pierwsze w tym roku tak wysokie temperatury. Najcieplej, bo nawet 34 stopnie mają być w regionach wzdłuż zachodniej granicy kraju. Dziś od 12 do jutra do godziny 20 w trzech województwach dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim obowiązują alerty drugiego stopnia. Przypominamy o tym, by w tak gorące dni pamiętać o piciu odpowiedniej ilości wody. Stosujmy także filtry ochronne na skórę oraz nie zapominajmy o nakryciu głowy. Nadmiernego przebywania na słońcu powinny unikać szczególnie te osoby, które borykają się z cukrzycą oraz ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i nerwowego. W Polsce z roku na rok na świat przychodzi coraz mniej dzieci. Spadek urodzeń notowany jest we wszystkich województwach. Według Głównego Urzędu Statystycznego, chcąc uzyskać poziom zastępowalności pokoleń w naszym kraju, współczynnik dzietności powinien wynosić co najmniej 2,1. Oznacza to, że każde 1000 kobiet powinno urodzić średnio 2100 dzieci.
Tak, z dwójki rodziców, dwójka dzieci i jeszcze taki margines na ewentualną umieralność. Mówi dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tymczasem współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3. Innymi słowy, 1000 kobiet w wieku rozrodczym w ubiegłym roku urodziło nieco ponad 1300 dzieci. A więc brakuje około 800 urodzeń do tego poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. 800 urodzeń na 1000 kobiet. W naszym kraju z roku na rok na świat przychodzi coraz mniej dzieci. Tak dzieje się we wszystkich województwach. Wielkopolska nie jest tu wyjątkiem. Obserwujemy rzeczywiście od kilku lat spadek liczby porodów, liczby hospitalizacji porodowych w Wielkopolsce. W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy niewiele ponad 7 tysięcy takich porodów, 7 tysięcy. Mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. 5 lat temu w tym samym okresie w Wielkopolsce przyszło na świat o 3 tysiące dzieci więcej. Rządzący wprowadzają kolejne programy służące rodzinie. Uruchamiany jest zerowy PIT dla rodzin 4+. Jest też rodzinny kapitał opiekuńczy. Od kilku lat działa program Rodzina 500+. Program Rodzina 500+ był wprowadzony 6 lat temu i od tego czasu on nie był waloryzowany. Więc tak naprawdę jest to już mniejsza wartość tego programu, zważywszy na to, że mamy inflację. Z informacji, jakie udało nam się uzyskać w Ministerstwie Finansów, na razie waloryzacja programu 500+ nie jest planowana. Nigeria opłakuje chrześcijan, którzy zginęli z rąk islamskich terrorystów w masakrze, do jakiej doszło w kościele świętego Franciszka Ksawerego w Owo. Wczoraj odbył się zbiorowy pogrzeb zamordowanych. Napastnicy zaatakowali wiernych w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Przyjechali na motocyklach, wtargnęli do kościoła. Byli uzbrojeni, rozpoczęli okrutną rzeź, której ofiarą padło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci. Bilans masakry uzupełnia duża liczba rannych. Z atakiem powiązane jest Państwo Islamskie prowincji Afryki Zachodniej. Ofiary ich najbliższych modlitwą otoczył Ojciec Święty Franciszek. Nigeria opłakuje zamordowanych. Napastnicy zamienili dzieci w sieroty i uczynili mężów wdowcami. To straszna strata, że ktoś poszedł do kościoła i już nie wrócił. Co mam powiedzieć? Straciłem jedynego brata. Nie mam żadnej innej osoby. Wierni modlili się za pomordowanych wczoraj w trakcie mszy świętej. Odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar. Nigeria jest krajem, gdzie regularnie dochodzi do krwawych prześladowań chrześcijan. W tej części Afryki działa ekstremistyczna organizacja Boko Haram. Nasilający się islamski ekstremizm osłabia zaufanie do rządzących, którzy nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom. Chrześcijanie żyją w świadomości, że pójście na mszę świętą może kosztować ich utratę życia. Już tylko godziny dzielą najmłodszych słuchaczy Radia Maryja od wyjazdu na pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych dzieci. Hasłem jasnogórskiego spotkania są słowa: Królowo pokoju, módl się za nami. W tym roku już po raz 23 najmłodsi czciciele Maryi z podwórkowych kół różańcowych dzieci zgromadzą się u jej stóp na Jasnej Górze. Będzie to nasze szczególne, radosne świętowanie, ponieważ w tym roku podwórkowe koła różańcowe dzieci obchodzą jubileusz, 25-lecie powstania. Mówi Magdalena Buczek. Hasłem spotkania jest wezwanie: Królowo pokoju, módl się za nami. Ten pokój dziś jest bardzo potrzebny nie tylko na Ukrainie, nie tylko w innych miejscach na świecie, ale jak podkreśla założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci, także w rodzinach i sercach wszystkich ludzi. Wierzymy, że ta modlitwa różańcowa ma ogromną moc i że właśnie zjednoczeni w modlitwie tam na Jasnej Górze u tronu naszej Matki i Królowej będziemy wypraszać dar pokoju dla Ukrainy i całego świata. Początek jutrzejszego spotkania w samo południe. Najpierw będą koncerty zespołu Arka Noego, a także w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza, naszego wielkiego przyjaciela. Będzie także czas świadectw, modlitwa różańcowa i głównym punktem będzie Eucharystia, sprawowana o godzinie 14:30. Mszy świętej przewodniczyć będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. Czekamy na każdą i każdego z Was, by wspólnie spotkać się 19 czerwca na Jasnej Górze.
Wspólne świętowanie zakończy konkurs z nagrodami. I ja już Państwu za uwagę dziękuję i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem.